Drugi sparing tego zgrupowania zbliża się wielkimi krokami. W ostatniej chwili doszło do zmiany rywala, bo z uwagi na dużą ilość kontuzji, Borat Banjaluka odwołał mecz. Szybko jednak udało się znaleźć innego sparring partnera i to nie byle jakiego, bo grający w koreańskiej K-League, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej, Gangwon FC. Na obiektach przy hotelu piłkarze trenują przesuwanie się po boisku. Jeszcze przed tym treningiem była krótka wizyta na siłowni, więc najpierw zajrzyjmy tam. Zobaczymy, czy pobije. Wiem, że jest ambitny i chce to zrobić, ale... Próbuję. Czy pozwoli mu? Czy da radę? Żyzna fizyczna. Będzie walczył do ostatniego wizyta. 16, 15, 18, 20. Zacząłem w połowie, zapomniałem ci powiedzieć, bo zapomniałem stację. Jeszcze raz, od nowa. Patrzę, wiesz co robisz? Czemu tak paluszki tejpujesz? Opowiedz ludziom, bo nie wiedzą. Zabezpieczamy. Przed urazami, co? Że akurat jak... dwa małe palce. Ale co, on ci usztywnia, że jak na przykład by miał się wygiąć palec do tyłu, to on to zblokuje, czy... Właściwie głównie ten ruch. Aha, w tą stronę, okej. To jest często... Tak, że ci odejdzie, aha. To pewien zadło tu się naciąga i potem jak ciągle się trenuje, no to ciężko, żeby to doprowadzić. Jest osłabione po prostu. A robią te rękawice, jakieś były takie rękawice, że takie wkładki były plastikowe, pamiętam. Tak, jest. To jest takie normalne? Znaczy nie wiem, to nie jest jakieś popularne, ale mało kto bramkarz to lubi. Utrudnia? No, usztywnia tak. Mhm. Ja na przykład nie lubię tych usztywniaczy. Niby jest jakieś zabezpieczenie, ale to właściwie głównie chroni przed jakimś takim wygięciem w tej płaszczyźnie. No tak, tak, tak. To nie jest jakieś częste, że tak powiem. Także dla mnie tylko komfort zabiera osobiście. Go! Ja! Okej! Okay. Start! Prowadź! Prowadź! Tak jest! Tak wyglądał dzisiejszy trening bramkarski, ale nie zabrakło też szlifowania elementów wykończenia akcji. Tak! Jestem bezpieczny! And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? This is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? Hercules. Powiedz coś do mnie. Poirot? Poirot. 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 Przestań go słyszeć. Alvaro. Idę z tobą. Chodź, poszukamy razem. Zobaczymy, co się stanie. Ziomuś, to daj tą z bramki jeszcze. A, Kiro, kurde, w formie. To idziesz sobie tak za mną? Tak, tak sobie idę. Kiro, dawaj na środku nogę! Kiro, dawaj! Uwaga! Czekaj, przejmę go. Z takimi ludźmi muszę współpracować. Zostałeś nominowany. No mówi, że medialny jesteś, bo w Legii grałeś, że zostałeś nominowany. Teraz bym za tobą łaził. Co tu dużo patrzysz? Fajny teren na pewno, te góry, no to bardzo w porządku, mi tam się podoba, dobrze mi się mieszka, więc... Łazisz coś po górach? Byłeś już sobie pochodzić? Czy... Nie, nie miałem, ale rodzice byli u mnie. No. I tak bardzo fajnie oceniają. Ja jeszcze nie ruszyłem, no ale może coś się zmieni w przyszłości. Napiszcie w komentarzach, co powinien najpierw zaliczyć. Którą górę? Którą górę? Siędzielnię, Klimczoka?
Dajcie znać. Damy mu ten. Damy mu wytyczne. Wyzwanie, tak jest. Pójdziemy, nagramy materiał, jak będziesz zdobywał swoją pierwszą górę pod Beskidzką. O! Ile łapek w górę? Ile łapek w górę, żebyś ten? Ja nie wiem, ile tam, jakie tam są liczby. Żeby... No ja myślę, że tak z 300 byśmy musieli wrzucić, nie? Bo to nie jest byle co. Ja też będę musiał wstadzić z tobą. Tobie się nie chce. Znaczy ja już tam byłem, wiesz, także już nie mam takiej motywacji. Ciężko, żebyś nie był, albo jesteś tu z Bielska. Jestem z Bielska, tak. Nie zaliczył. No, to 300 łapeczek i robimy Klimczok Challenge. Tak. Wyspałeś się, żeby ładnie na zdjęciu wyglądać? Pięknie. Tu od prawej gwizdka pan ansambu. Z tyłu co będą stać? Marko? Kisielek? Kiero, luzu trochę. Naszym chłopakom brakuje luzu. Daj troszkę esy. Dajcie mi coś, no. Nie ma zmiany. Jeśli będzie normalny fał, coś tam, tak, okej, albo... To możemy uzupełnić. Albo penaltyk, to jakieś karny, albo i coś takiego. I jeszcze tak? są dla sędziów, jak mówią dla sędziów, to tak, też kartka. Też, jeśli do sędziów... To czerwona. Nie ma zmiany. I oni już nie uzupełniamy. Tak jest. Tak jest. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Dziękuję. Pan dobrze mówi po polsku. Piękna pogoda. Do gry w piłkę. Idzie on. Panie kierowniku, ale pan się dogaduje, widzę, w każdym języku. No, oczywiście. Tutaj żadnego problemu nie było, żeby załatwić sprawę. Język futbolu to jest język międzynarodowy. Pięknie powiedziane. Ja gawarię paruski. Jak to? Sprecham po niemiecki. Yes, of course. Natürlich, ja wolę. Absolutnie. Dekierro, daj pasika. Odegranie od razu. Dawaj. Teraz już na poważnie. Nie wolno przyjmować uda. O, bardzo chciałem. Czemu grasz mi na brzuch? Ja ci gram przyjazną tu na uda. Większa część chciałem. Zamortyzował. Bardzo przyzwoite dzisiaj warunki do filmowania. Zobaczcie, będę sobie profesjonalnie w boksiku stał. No i tutaj fotelik, jeden, drugi. Mogę nawet zaprosić kogoś. Co do meczu sparingowego, do czynienia mieliśmy tutaj z bardzo jakościowym zespołem. Gangwon w kadrze ma 41-krotnego reprezentanta Korei Południowej i uczestnika Mistrzostw Świata 2014 Koo Kyung-hana. Do tego na prawej obronie Seo Ki-young-hoon, który w zespole narodowym wystąpił 13-krotnie. Na środku obrony pojawił się w drugiej połowie Marco Tucci, który w październiku wyszedł w pierwszym składzie na mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Serbią. Do tego mamy też tutaj sporo młodzieżowych reprezentantów Korei oraz mistrza Brazylii z 2019 roku i zdobywcę Copa Libertadores w barwach Flamengo Victora Gabriela. Mimo tego nasz zespół dzielnie walczył na murawie od wywalczenia remisu. Dzieliło nas kilka centymetrów, gdy Abate trafił w słupek. Miejmy nadzieję, że w lidze los odda nam te wszystkie pechowo niewykorzystane okazje i nieuznane bramki w ostatnich sparingach.